Cześć wszystkim, mam na imię Klaudia i bardzo się cieszę, że mogę tutaj z Wami dzisiaj być i prowadzić dla Was tą prelekcję. Będę dzisiaj mówić o tym, jak progresować w digital paintingu i jak cieszyć się tym procesem nauki bez jakiegoś tam zbędnego stresu i frustracji. Opowiem sobie też trochę jakby o konkretnych rzeczach, które możecie zrobić, żeby usprawnić swój warsztat. No i o tym, skąd brać motywację do rysowania, kiedy wam jej brak. A może zacznijmy sobie pokrótce od tego, czym ja się zajmuję. Więc od ponad 8 lat zajmuję się digital paintingiem prywatnie. Przygodę z game devem zaczęłam jakieś 3 lata temu może. I aktualnie pracuję w firmie Streebok Games, a niektórzy z Was może też mogą ją kojarzyć z nazwy Game Desire. I pracuję tam na stanowisku Game Artist, czyli rysuję asety 2D, postaci do gry, backgroundy do gry mobilnej Gemstone Legends. Jeśli chcecie sobie w ogóle obczaić, jak wygląda ta gierka, to zapraszam serdecznie do Google Play'a czy na nasze social media i będziecie mogli sobie wtedy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Tak samo na screenie macie też kontakt do mnie, jeśli byście byli zainteresowani napisaniem po wykładzie, jeśli byście mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania. Ewentualnie, jeśli chcecie zobaczyć moje portfolio, czy co tam robię konkretnego, to zapraszam serdecznie. No więc tak, może na początku opowiem Wam krótką historię związaną z moją pracą w Streebok Games na przestrzeni tych 3 lat. Tutaj macie takie przykłady gier, przy których pracowałam. I jakby pierwsze projekty, te 2 pierwsze projekty, które widzicie tutaj, przy których pracowałam, bardzo, bardzo różnią się wizualnie od siebie i na przykład macie na slajdzie, nie pracowałam przy tych projektach jednocześnie, bo przez pierwsze 2 lata rysowałam do gry Animatch, widzicie słodkie zwierzątka, tła i tak dalej, natomiast po 2 latach już, kiedy przyszło mi zmienić projekt na inny, na Gemstone Legends, szczerze powiedziawszy, nie miałam za bardzo pojęcia, z czym to się je, bo wcześniej rysowałam jakieś takie słodkie zwierzątka, w ogóle wszystko było takie cute, a no później jakby tematyka się zmieniła i sami widzicie orki, potwory, smoki, realistyczne postaci. A oczywiście prywatnie rysowałam dla siebie podobne rzeczy, no ale to jakby nie było do końca to. Ewidentnie brakowało mi doświadczenia w tym temacie. No i muszę przyznać, że początki były dla mnie trudne. Pierwsze miesiące to był czas pełen stresu i frustracji, bo nagle okazało się, że no, brakuje mi doświadczenia w tym temacie. No i szczerze powiedziawszy, nikt nie miał do mnie o to pretensji, wręcz jakby dano mi czas na nauczenie się nowych rzeczy. A ludzie byli bardzo wspierający, mili. No, co nie zmienia faktu, że zostałam jakby mocno wyrwana ze swojej strefy komfortu. No, mało tego, chciałam się nauczyć nowych rzeczy jak najszybciej, żeby nie pozostawać w tyle, więc no, co jakby wiązało się z dużą ilością frustracji i częstego niezadowolenia z własnych prac, z własnych rysunków. A no bo przecież wiadomo, że zawsze można szybciej i lepiej. Ci z Was, którzy są perfekcjonistami, pewnie doskonale rozumieją, o czym tutaj mówię. No praktycznie w ogóle nie cieszyłam się z tego procesu nauki, tylko dlatego, że narzucałam sobie jakąś tam chorą presję. Chociaż nikt tak naprawdę mnie nie gonił. Przez ten 1 rok, szczerze powiedziawszy, muszę przyznać, że mój progres bardzo przyspieszył. Nauczyłam się mnóstwo rzeczy, no ale jakby bardzo dużym kosztem dużego stresu, dużej frustracji i
Dlatego jakby moim zdaniem jedną z najbardziej kluczowych rzeczy, dla których, dla osób, które bardzo mocno idą w rozwój własnego warsztatu i bardzo szybko albo szybko chcą się nauczyć progresować, jest to, żeby zmienić nastawienie do tego, co się robi, a dopiero potem brać się do działania. A bo nie ma nic gorszego, zupełnie nic gorszego, niż takie samobiczowanie się przez cały okres swojej nauki. Dlatego na początku porozmawiamy sobie pokrótce o rzeczach związanych z nastawieniem i o jakby naszym postrzeganiu, waszym postrzeganiu progresu i jaki to ma wpływ na was. A później już sobie przejdziemy do takich bardziej praktycznych rad, które mogę wam dać, żeby lepiej i sprawniej wam się tworzyło ilustracje. A dobra, więc jak już to mamy za sobą, to nie przedłużając już więcej, zacznijmy sobie temat od pierwszej, według mnie najważniejszej rzeczy, czyli od waszego nastawienia. Moje prace są do bani. Czy kojarzy wam się w ogóle z czymś ten tekst? No bo mi na pewno. Może niektórym z was tak, może niektórym nie, ale no, ja na pewno bardzo mocno kojarzę ten tekst. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację, że siadacie do rysowania, a spędzacie nad rysunkiem parę godzin, może w sumie nawet parę dni. Bardzo się staracie, no bo fajnie byłoby w końcu wstawić coś szałowego do portfolio, żeby pokazać swoje umiejętności. No chcecie mieć jakiś fajny art u siebie, wstawić coś na Insta, żeby ludzie was widzieli i doceniali. No i jakby nie ma nic w tym złego. No i tak siedzicie i robicie tego arta, poświęcacie mu dużo czasu i no naprawdę się staracie, bo w końcu siedzicie codziennie i no dużo rysujecie, więc jakby oczywistym powinno być, że no stajecie się coraz lepsi, prawda? Wasze prace są coraz lepsze. No i przychodzi w ten czas, że rzeczywiście jakby kończycie ten rysunek i powiedzmy, że bardzo wam się podoba i wstawiacie go na ArtStation, może na Insta, no i wszystko jest spoko git. A do czasu, aż parę dni później nie wracacie do tego arta, do tej pracy, no i tak sobie na nią patrzycie, no i już tam widzicie, że no coś jest nie tak, prawda? Albo tutaj zauważacie jakieś szczegóły drobne, które wam przeszkadzają, a tutaj coś jest z perspektywą nie tak, albo jakieś kolory są niezbyt nasycone, zaczynają was właśnie denerwować jakieś takie małe rzeczy, którymi może było można się zająć wtedy, a tego nie zrobiliście. Może można było troszkę dłużej posiedzieć nad tą pracą. No i takie różne myśli wam przychodzą do głowy, może można było zrobić coś jeszcze, no bo zawsze to można lepiej, zawsze można więcej. No i jakby ten scenariusz powtarza się za każdym razem, kiedy coś tworzycie. No i tak zaczynacie się zastanawiać, że dlaczego każda wasza praca ma tyle błędów, że dlaczego za każdym razem nie wychodzi tak, jak byście chcieli. Czemu nie możecie w końcu być zadowoleni z tego, co robicie? Przecież poświęcacie na to tyle czasu. Rysujecie codziennie. Efekty powinny być widoczne. I no, patrzycie na tych artystów, takich bardzo wyskilowanych, którymi się inspirujecie. No i oni robią takie super arty i w dodatku im wychodzi za każdym razem. No i frustrujecie się, bo dobry artysta to on w ogóle powinien zrobić szkic parę dziesiąt minut, a wy robicie go w godzinę, dwie, trzy minuty, godzinę, dwie, trzy godziny. No i wtedy pojawiają się takie myśli, no, że może po prostu jesteście gorszymi artystami, że może uczycie się za wolno, że robicie za mało, że powinniście więcej. No i tak w sumie zaczyna się wielkie koło frustracji i niezadowolenia z samego siebie. No i powiem wam tak, że nie myślcie sobie, że
Jesteście jedynymi, którzy tak mają, bo chyba prawie każdy żyjący artysta na tym świecie miał podobne myśli i był w podobnej sytuacji. Ja na pewno miałam takie myśli. Zakładam, że wasze koleżanki w szkole, na uczelni, w pracy, gdziekolwiek też mieli takie myśli. Każda z tych osób była na początku swojej podróży i patrzyła na lepszych z siebie z myślą, że no, co robię źle, dlaczego ja takim jestem, dlaczego moje prace nie wyglądają tak, jak prace tych wielkich artystów, na których patrzę. No i właśnie dlaczego? Dlaczego twoje prace nie wyglądają tak, jak prace tych wielkich artystów, na których tak spoglądasz cały czas? Ludzie często zapominają o jednej rzeczy, albo właściwie to może nie zdają sobie sprawy z tego, że no, nie zastanawiają się, w jakim momencie swojej podróży jest właśnie ten artysta, na którym oni się wzorują. Jakby nie zadają sobie pytania, jak długo on już rysuje, jak często to robi, bo może, słuchajcie, on siedzi całe dnie i noce i nie robi nic innego, zupełnie nic innego, tylko właśnie rysuje, żeby być na takim poziomie. Ile czasu w ogóle musiał poświęcić, żeby być na tym miejscu? To wszystko w ogóle mogło mu zająć długie lata praktyki, dlatego właśnie robi ten szkic w 20 minut, a nie w parę godzin. Więc jak wy patrzycie sobie na takiego artystę ze swojej perspektywy i zanim zaczniecie się do niego porównywać i wpędzać w poczucie winy za to, że jeszcze nie jesteście w tym miejscu jakby niewystarczająco dobrzy, to zastanówcie się najpierw, ile ta osoba mogła poświęcić lat, żeby teraz tak rysować. Bo to doświadczenie i ten skill nie przychodzą tak łatwo z dnia na dzień. Musicie sobie uświadomić, że do tego trzeba dużo czasu, lat, czasami dekad, naprawdę mówię serio, wielu poświęceń i nauki i przede wszystkim wielu popełnionych błędów. Bez nich byśmy się niczego nie nauczyli. Jakby w przeciągu takiego krótkiego okresu czasu może wam się wydawać, że nie robicie postępów w ogóle. No ale jak tylko popatrzycie na siebie i swoje prace z szerszej perspektywy, to no, zobaczycie, że ten progres jest jednak spory. I teraz przejdziemy sobie do kolejnej rzeczy, przez którą wam i mnie kiedyś się wydawało, że przez co nie progresuję, to tak zwane im więcej wiem, tym mniej wiem. Czyli innymi słowy, im więcej się uczysz i zdobywasz praktyki, tym bardziej ci się wydaje, że nic nie wiesz. Totalnie, nic nie wiesz. Bo widzisz, ile jeszcze masz rzeczy do nauczenia. No i to jest jakby powszechne zjawisko praktycznie wszędzie. Po prostu narzucamy sobie jakieś standardy, coraz większe standardy. Chciałabym w sumie tylko powiedzieć, że to nie działa tak, że mamy jakiś wyznaczony cel i jakieś tam standardy, do których sobie dążymy i tak dobijamy sobie do nich powoli. A jak już je osiągniemy, to na końcu jesteśmy z siebie zadowoleni, no i siema na Rawajlando. Nie, niestety jakby nasze standardy rosną wraz z tym, jak się uczymy, czyli trochę czegoś się nauczymy, jesteśmy lepsi, więc zaczynamy patrzeć dalej, czego jeszcze możemy się nauczyć, no i już jakby nasze standardy lecą w górę. Dlatego często wydaje nam się, że jakby stoimy w miejscu, że niczego się nie uczymy. Mało tego, że wiemy coraz mniej, bo przecież jest jeszcze tyle do nauki. No, zaczynamy widzieć, ile jeszcze mamy do nauczenia. A jakby to wszystko też przez to, co tam sami sobie narzucamy.
No i teraz sobie myślicie, no dobra, no ale ja już tyle siedzę nad tym rysowaniem. Robię to codziennie, progres jest ledwo widoczny, no bo te standardy to idą w górę co chwilę. No nie jestem zadowolony z tych swoich prac. Co chwilę jestem sfrustrowany, zdenerwowany, trochę mam dosyć. No ale bardzo szybko chcę się nauczyć, chcę się cały czas uczyć, iść do przodu. Jak mam usprawnić swojego skilla? No to po pierwsze, jeśli masz takie nastawienie już teraz, to jedyne, czego teraz potrzebujesz, to czas. Ale nie czas na praktykę, jakby więcej rysowania, tylko czas na odpoczynek. A jeśli jesteś sfrustrowany i zmęczony ciągłymi mniej lub bardziej udanymi próbami, to ostatnie, czego chcesz, to zmuszanie się do rysowania, jakby kolejna praca, która potencjalnie może ci znowu nie wyjść. Musisz sobie dać trochę czasu na to, żeby odpocząć, znaleźć motywację na nowo. Może porób w tym czasie coś innego, co cię interesuje, żeby jakby się oderwać trochę od tego rysowania, żeby pod koniec wrócić jakąś tam nową siłą do kolejnej ilustracji czy projektu, który robisz. Ważne, żeby nie podchodzić do pracy, do ilustracji na siłę, ani z obowiązku, jeśli tego nie musisz, bo to naprawdę nie jest dobre. I to jakby kolejny przykład wzięty z mojego życia. A w tym roku brałam udział w Inktoberze. Może nie wszyscy wiedzą, co to jest, ale tak pokrótce mówiąc, to przez cały październik codziennie dostajesz inny temat pracy i robisz rysunek czy szkic na podstawie zadanego tematu. No a później możesz sobie tą pracę wstawić na Insta, dać hasztagi i się pochwalić i tak dalej. No więc ja ambitna w tym roku postanowiłam sobie, że zrobię całego Inktobera od początku do końca. A no chęć była o tyle silna, że patrząc na moje nieudane próby z zeszłych lat, stwierdziłam, że no w tym roku postaram się i w końcu zrobię ten challenge, nie ma po prostu, no muszę to zrobić. No i jakby na pewno wielu z was już podejmowało takie próby i wie, jak to wygląda. I no, na początku miesiąca jakby bardzo świetnie mi się rysowało. Poświęcałam na szkic około 30 do 50 minut, więc to jakby stosunkowo niedużo. Więc szybko zauważyłam też progres na swoich szkicach, no bo usiadałam codziennie do rysowania, więc wiadomo było, że coś tam się podzieje. No ale jakby w miarę upływu czasu rysowało mi się coraz gorzej i gorzej. I w pewnym momencie jakość moich prac zaczynała spadać, po prostu trochę spadła. I właśnie na tym etapie byłam już zmęczona codziennym rysowaniem, bo jakby nieważne było, czy mi coś wypadło, czy nie, czy miałam czas w dany dzień, czy nie, albo po prostu byłam zmęczona po pracy, no to ja sobie postanowiłam, że codziennie zrobię ten jeden rysunek i wstawię go w internet. No i jak zaplanowałam, no tak zrobiłam. Niestety to ogólne zmęczenie jakby przełożyło się na jakość moich prac. No i tak powinnam była zwolnić w połowie i dać sobie odpocząć, ale ja byłam uparta i koniecznie chciałam skończyć chociaż raz w życiu Inktobera. Chciałam chociaż raz w życiu skończyć ten challenge. No ale warto pamiętać, że czasem warto jednak dać sobie na wstrzymanie i odetchnąć trochę, bo zmęczenie fizyczne i psychiczne może się znacznie przełożyć na jakość waszych prac. No jakby trzeba pamiętać, musicie pamiętać, że tutaj nie liczy się ilość, ale jakość tego, co robicie. No dobra, tylko po co ja wam to wszystko mówię? W sensie przyszliście na wykład o tym, jak progresować w digitalu,
A ja wam tutaj mówię o zmianie nastawienia, jak jakiś coach. I pewnie część z was sobie teraz myśli, że no przecież można progresować i doskonalić swój warsztat bez tego wszystkiego, o czym właśnie powiedziałam. No i jakby tak, muszę wam przyznać rację, da się, pewnie, tylko będzie to dużo trudniejsza droga, usiana frustracją i niezadowoleniem i jakby wiecznego pospieszania samego siebie, bo zawsze będziecie, znaczy wasze rysunki będą niewystarczające, zawsze będzie można nauczyć się czegoś więcej, nigdy nie będziecie zadowoleni ze swoich prac, bo zawsze można lepiej. Pytanie jest, czy tego chcecie, czy iść taką drogą i uczyć się przez całe życie, nie ciesząc się procesem przy okazji, a wręcz utrudniając go sobie trochę i tak samo biczując się powoli batem? Czy no, zaakceptować to, że nie jesteście, czy wasze prace nie są idealne i nie będą najlepsze nigdy? Zawsze znajdzie się ktoś lepszy i jakby zaakceptować to i cieszyć się tym procesem nauki. I tutaj jakby odpowiedź pozostawiam już wam. A, no dobrze, no to powiedzmy, że zmieniliście już sobie to nastawienie do progresowania i do nauki. I teraz w ogóle już wszystko będzie z górki, już będziecie dla siebie super mili i tak dalej. Gdyby to było tylko takie proste, to... No i powiedzmy, czy nastawienie się zmieniło. A, no to pytanie jest, co jeszcze możecie zrobić, żeby być jeszcze lepszym artystą? Jakie praktyczne rady ja mogę wam dać, żeby ułatwić wam tą pracę i skrócić trochę czas nauki? No, tylko zaznaczę, że część z was mogła już słyszeć te rady wiele razy, ale z jakiegoś powodu stwierdziliście, że je zignorujecie, tak jak ja robiłam to przez długi czas swojej przygody z digital paintingiem. Okej, dobra. Zacznijmy sobie od pierwszej rzeczy, czyli nie bójcie się prosić o pomoc albo krytykę od innych, bardziej doświadczonych osób niż wy sami. Nie bójcie się, że was wyśmieją za potencjalny brak doświadczenia albo brak skilla. Oczywiście pewnie znajdą się takie jednostki, co to pozjadały już wszystkie rozumy i wiedzą wszystko. I no. Ale jakby większość osób zawsze będzie miła i chętna do pomocy, zwłaszcza jeśli będą widzieć, że robicie to po to, żeby się nauczyć czegoś. I tutaj jakby znowu odniosę się do swojej historii, kiedy ja znalazłam się w nowym projekcie i musiałam się wiele nauczyć. I właśnie wtedy potrzebowałam wiele pomocy od grafików ze swojego teamu, którzy no, mieli dużo więcej doświadczenia niż ja w tym temacie. Wystarczyło podejść do nich i zagadać, zapytać. Od razu jakby pomagali, podpowiadali, co robić. Robili overpainty, żeby było łatwiej mi zobaczyć, jakie błędy popełniłam. Dlatego nie bójcie się pytać i prosić o pomoc i wskazówki od lepszych od siebie. Bądźcie otwarci na ten feedback od nich. Nie zamykajcie się na to. Ja wiem, że na początku mogą pojawić się myśli, że może nie powinniście pytać, bo co pomyślą albo co powiedzą o mnie, że sami sobie nie możecie poradzić, że przecież w internecie macie tyle referencji. Ale widzicie, często też jest tak, że samemu jest dużo ciężej zauważyć pewne błędy albo rzeczy, które robimy. No, czasami potrzeba tego świeżego spojrzenia osoby z zewnątrz.
A jeśli ta osoba ma od nas więcej doświadczenia, no to tylko lepiej, bo będzie nam w stanie udzielić jakichś praktycznych rad, no dzięki czemu zdołamy nauczyć się czegoś więcej. Tak. Kolejną rzeczą jest oglądanie tutoriali speed paintingów, na przykład na YouTubie. Patrząc, jak rysują inni artyści. I to muszę szczerze przyznać wam, że bardzo pomaga. Naprawdę bardzo pomaga zrozumieć proces myślenia i w jaki sposób artysta inny niż wy operuje pędzlem, czy plamą, czy innym narzędziem w programie. Pozwoli wam jakby łatwiej zauważyć, jak rysować pewne rzeczy, zrozumieć pewne procesy łatwiej, niż jakbyście się tego mieli uczyć sami. Ale też nie tylko oglądanie jakby samych tutoriali. Małe, szybkie szkice też bardzo pomagają. Nie musicie siedzieć codziennie i zmuszać się do rysowania po nie wiadomo ile godzin, ale no, nie, może nie skaczcie od razu na głęboką wodę, ale zacznijcie choćby nawet od 15 minut dziennie na robienie jakichś szybkich szkicy albo, nie wiem, jednego większego, jak wolicie. Będzie wam, jakby wasza ręka przyzwyczai się do ołówka, czy do pena, czy czymkolwiek rysujecie dużo szybciej, będzie bardziej mobilna, będzie wam się rysować znacznie łatwiej. No i też po pewnym czasie na pewno zobaczycie no, efekty tego regularnego szkicowania. Tylko tak jak wspominałam wcześniej, też trzeba pamiętać o tym, żeby się nie zmuszać do tego, jeśli tego nie czujecie, żeby też dać sobie czas. No i jakby na slajdzie macie paru artystów na YouTubie, którzy robią właśnie speed paintingi czy tutoriale, od których ja się uczyłam konkretnie rysować. Możecie sobie obczaić, jeśli macie chęć. No, każdy z nich ma jakiś tam swój inny styl, więc myślę, że każdy może znaleźć tutaj coś dla siebie. Ogólnie tych artystów, którymi ja się inspiruję, jest dużo, dużo więcej, ale tutaj pokazałam tylko tych, którzy tworzą coś na YouTubie i którymi ja się inspirowałam konkretnie. Jeśli będziecie chcieli może jakieś więcej info o tym, jakich artystów warto jeszcze oglądać, czy się nimi inspirować, to możecie do mnie pisać później. To chętnie jeszcze wam powiem. No i tak a propos właśnie szybkich szkicy, to kolejna rzecz, której ludzie bardzo nie doceniają i często olewają, to thumbnaile. I szczerze przyznam, no, że ja też czasami o nich zapominam. I rzucam się jakby od razu w wir rysowania. No ale trzeba pamiętać, że jest to jeden z najważniejszych kroków przy jakimś tam większym rysunku czy pracy, którą planujecie. Jakby największy krok w całym tym procesie rysowania. I zrobienie takich małych szkicy, takich małych, szybkich szkiców pomaga w bardzo łatwy sposób ustalić sobie i kompozycję, i proporcje, i światło, i cień. Bez jakiegoś tam zbędnego wdawania się w szczegóły. I dużo łatwiej będzie wam poświęcić czas na początku i dograć sobie wszystko na takim malutkim szkicu, niż w połowie wyrenderowanym rysunku i poprawiać kompozycję, czy proporcje, czy gdy macie już praktycznie skończoną pracę. To by wam zajęło dużo więcej czasu i przede wszystkim waszych nerwów, wierzcie mi. I to samo też tyczy się kolejnego punktu, czyli szkicu. Zanim zaczniecie bawić się w kolor i renderowanie waszej ilustracji, to upewnijcie się najpierw, że macie do niej porządny szkic, gdzie macie już ustawioną kompozycję, proporcje, perspektywę, światło i cień, bo to wszystko znacznie wam przyspieszy pracę i dużo bardziej zmniejszy prawdopodobieństwo, że będziecie musieli w późniejszych etapach dokonać jeszcze jakichś zmian, no bo zmiany na etapie koloru są dużo, dużo trudniejsze niż
i bardziej czasochłonne niż te zmiany na etapie szkicu. I tutaj macie jakby przykłady na slajdzie moich rysunków i moich szkicy. Po lewej są takie właśnie szkice, które są bardziej dopracowane, już takie praktycznie wyglądające jak ta wyrenderowana ilustracja. No i po lewej macie te szkice, a po prawej macie szkice, które są takie bardziej niedokończone, jakby bardziej takie szkicowe. Można było jeszcze nad tym popracować. Kompozycja ostatecznie nie została dobrze ustalona. No i na tym finalnej pracy widać ewidentnie, że tam się dużo pozmieniało. I muszę Wam szczerze powiedzieć, że ilość czasu, jaką musiałam poświęcić, mówię tu konkretnie o tym rysunku u samej góry po prawej stronie, ilość czasu, jaką musiałam poświęcić na zmianę tej kompozycji, podczas gdy miałam już kolor, wszystko praktycznie było wyrenderowane, było dużo trudniej, było naprawdę dużo dłużej i ilość czasu, która została poświęcona niepotrzebnie na to, była bardzo duża. Także jeśli tylko możecie i macie czas, to poświęćcie te dodatkowe minuty czy tam godzinę na to, żeby sobie ten szkic dobrze przygotować, żeby jakby na późniejszych etapach już, żeby ułatwić to sobie i żeby później szło Wam tylko lepiej, a nie gorzej. Kolejna rzecz. Naucz się opowiadać historię swoimi obrazami. Na przykład nadaj jakieś znaczenie postaci, którą rysujesz. Zastanów się, kim ona jest i co robi. Skąd pochodzi, czy jest biedna, czy bogata, czy ma jakieś zwierzę, czy zainteresowania, czy w danym momencie jest smutna, czy wesoła, zamyślona i tak dalej. Zawsze można sobie takie pomysły zapisywać jeszcze na etapie thumbnaili, czy szkicy, czy tam moodboardu. Żeby cały czas mieć w głowie tą wizję na tą ilustrację, którą robicie, czy tą postać. To zdecydowanie pomaga nadać więcej imersji do swojej pracy, przez co staje się bardziej atrakcyjna dla widza. I nie będzie już to taki zwykły portret zwykłej postaci, tylko jakby postać, która ma osobowość i swoim wyglądem i otoczeniem opowiada widzowi jakąś historię, której musi się domyślić, więc jakby automatycznie bardziej angażujemy go w swoją ilustrację. I kolejną rzecz, którą ludzie bagatelizują albo uważają, że nie potrzebują, a wręcz część nawet uważa to za oszukiwanie. I jest to oczywiście używanie referencji i robienie moodboardów. Powiem może znowu na swoim przykładzie, bo ja bardzo, bardzo długo wzbraniałam się przed używaniem referencji, bo myślałam, że w ogóle nie są mi potrzebne, że wcale nie przyspieszą mojej pracy, nie przyspieszą mojej nauki, że ja wolę sama i że to trochę takie oszukiwanie. Otóż możecie wziąć te wszystkie przekonania, jak bardzo rewki są złe i po prostu wyrzucić je przez okno totalnie. To tak jakby ktoś Wam zaproponował możliwość szybszej nauki rysowania i świetnych jakichś referencji, inspiracji i tworzenia ciekawszych prac, a Wy byście celowo to ignorowali i mówili, że Wy to wolicie w ogóle dłuższą drogę i wolniejszą, ale przynajmniej to będziecie robić to sami i bez niczyjej pomocy. Czasami trzeba przyznać, że pomoc jednak jest nam trochę potrzebna, zwłaszcza jeśli naprawdę chcemy się czegoś nauczyć. I referencje to jest naprawdę dobra droga do tego, żeby usprawnić swoje rysowanie. No i taki bardzo prosty przykład. Powiedzmy, że chcesz narysować postać na tle ładnego krajobrazu.
i nie wiem, obok jak narysować jakieś zwykłe drzewka, kilka krzaczków. No, każdy wie, jak wyglądają drzewka, krzaczki i skały, prawda? No, niby tak, ale tak nie do końca, bo trzeba sobie zadać pytanie, jakie to są skały? Są różne rodzaje i na dodatek mają inną strukturę, bo inaczej się układają, mają inne kolory. To samo jest dokładnie z drzewami. Chcesz narysować choinkę, no ale jaką choinkę, jak ona wygląda? Są też różne rodzaje, też są różne kolory. A no, możesz też chcieć na przykład narysować lato, jesień, nie wiem, inną porę roku, może jest dzień, może jest wieczór. Chcesz dać postać miecz do ręki, ale no, jaki miecz? Jak ten miecz wygląda? Jak w ogóle wygląda taka poza, gdzie postać stoi z tym mieczem? Wiecie takie rzeczy? Umiecie to narysować z pamięci? No i tak dalej, i tak dalej. To wszystko jakby i wiele innych czynników wpływa na wygląd sceny. I no, ktoś tutaj z Was może powiedzieć, że to przesada tak rozkminiać, co będzie na tej ilustracji. Jakby tak, pewnie nie ma co dogłębnie studiować typów skał i rodzajów drzew. Ale to, co rysujemy, musi wyglądać jako tako realnie. I to, co powiedziałam, to jest tylko prosty przykład, ale obrazuje ten schemat działania. Małe detale, pojedyncze jakby nie zmienią zbyt wiele, ale gdy takich detali jest więcej, no to praca już zyskuje głębię i to wszystko doda realności całej Waszej pracy. Jeśli w ogóle chodzi o mnie, to ja zanim zacznę jeszcze fazę thumbnaili czy szkicu, to zawsze wchodzę na internet, czy tam Pinterest, czy ArtStation, gdzieś tam może w Google i robię sobie właśnie taki moodboard do tego, co chciałabym narysować. No i zastanawiam się tam, jaki chcę nastrój pokazać, jakie kolory chciałabym zawrzeć w ilustracji. Jeśli mam już jakąś konkretną wizję, co ma się tam znajdować, no to może jakieś faktury albo struktury konkretnych materiałów. Wszystko to, albo jeszcze może jakieś prace innych artystów, wszystko to, co ma przybliżyć nam charakter tego, co chcemy osiągnąć w danej ilustracji. No wszystko to, co pomoże nam zrozumieć i zobaczyć ogólną wizję na to, co chcemy zrobić. I tu na slajdzie macie przykład tego, jak wygląda mój moodboard w Photoshopie, który robię sobie w tym wypadku do ilustracji tego śmiesznego trolla. Jakby są tutaj prace innych artystów, ale są też zdjęcia mojej ręki, która jest dokładnie taka sama jak na rysunku, zdjęcia jakichś korzeni, więc tak naprawdę wszystko, co tylko pomoże Wam narysować, osiągnąć to, co chcecie. Tak przypomnę też tylko, że tak jak mój kolega, który poprzednio mówił, że to są wszystko rzeczy, które mają Was zainspirować i pomóc Wam jakby w osiągnięciu tego celu, ale nie są one po to, żeby je kopiować, czyli inspiracja, a nie kopiowanie. Dobrze, więc przejdźmy sobie dalej. I kolejnym błędem, przez który ludzie nie progresują wystarczająco szybko, jest ograniczenie się tylko do jednego tematu. Czyli jakby ciągłe rysowanie tego samego, na przykład tylko kobiet albo tylko mężczyzn. Wyjdźcie trochę ze swojej strefy komfortu. Żeby nauczyć się czegoś więcej, trzeba rysować też inne rzeczy. Plus, jeśli chcesz iść do game devu, no to z całą pewnością nie będziesz tam rysować tylko portretów ładnych lasek, ale też zwierzęta, różnego rodzaju potwory, przyrodę, może też broń albo pojazdy. To oczywiście zależy od firmy,
do której idziecie, czy projektu, nad którym będziecie pracować. No ale bądźmy szczerzy, że nigdy nie będzie tak, że będziecie pracować wiecznie tylko nad jednym projektem. No i oczywiście każdy ma swoje ulubione tematy i do rysowania. I jeśli na przykład lubisz rysować wojowników w statycznych pozach, to nie zabieraj się może od razu za rysowanie statków kosmicznych, jeśli w ogóle tego nie czujesz. Może rusz z progresem powoli, rysuj wojownika idącego przez las. Może jakąś postać w ruchu bardziej, jakiś krajobraz, to już jest coś nowego. Może zacznij rysować walczących wojowników, siedzących w tawernie i tak dalej. Może zmień zbroję tego wojownika na futurystyczny kombinezon, topór na karabin. No, po prostu chodzi tu o to, żeby progresować powoli, a nie rzucać się od razu na głęboką wodę, bo to może jakby przysporzyć tylko niepotrzebnych frustracji, jeśli na początku nie będzie ci wychodzić tak, jakbyś tego chciał. No i jakby dobrym sposobem na zróżnicowanie sobie tematów w rysunku, jeśli samemu nie macie na to pomysłu, jest branie udziału w różnych challenge'ach na przykład, gdzie jest jakby z góry narzucony temat, do którego trzeba się dostosować. Możecie znaleźć takie na Art Station albo wziąć udział w Inktoberze, o którym już wcześniej mówiłam. Tam macie codziennie inny podany temat. Często też na Instagramie ludzie robią podobne challenge. Jakby sposobów na zróżnicowanie tej tematyki jest wiele. No i jeśli już jesteśmy przy tym zróżnicowaniu tematyki, to jest to też świetny sposób na stagnację jakby i większą motywację do rysowania, bo codziennie mamy inny temat i jakby możliwość stworzenia i sprawdzenia się w czymś nowym. A więc nie dość, że potencjalnie możecie odkryć nową rzecz, nad którą wam się super siedzi, nad którą wam się świetnie rysuje, no to jeszcze jakby samo rysowanie nie znudzi wam się tak szybko. No i jak już jesteśmy przy temacie motywacji, no albo jej braku, to kolejną rzeczą oprócz zróżnicowania tematycznego, no która może podkręcić waszą motywację, jest zwiększenie zaangażowania w to, co rysujecie. No i co tak naprawdę sprawia, że to zaangażowanie w daną pracę się zwiększy? No to, kiedy z tą pracą, ilustracją jesteśmy bardziej związani emocjonalnie. Więc tak naprawdę to, co możesz zrobić, żeby bardziej zaangażować się w swoją pracę. I to taki przykład znowu z mojego życia. Wymyśl swoją własną historię. Stwórz własny świat. Dokładnie tak jak w grach RPG. Wymyśl swoje własne postaci, świat, w jakim żyją. Zadaj sobie pytanie, na czym, czy tam jest magia, czy może są jakieś potwory, może są smoki. Może te postaci w ogóle żyją w jakimś postapokaliptycznym, cyberpunkowym świecie. No, wymyśl swoją własną historię. Stwórz zależności pomiędzy postaciami. Nadaj im jakieś imiona. A potem na tej podstawie, na podstawie tej historii, którą wymyśliłeś, twórz ilustrację. Jakieś pojedyncze sceny uchwycone z życia tych postaci. Sceny z ważnych sytuacji, jakichś z ich życia codziennego w tym świecie. A to jest też dobry odnośnik do tego punktu, w którym mówiłam, że żeby nauczyć się opowiadać historię swoimi obrazami. I ostatnią rzeczą, którą polecam praktykować, żeby bardziej zmotywować się do rysowania, jest zatrzymanie się na chwilę i cofnięcie w czasie, żeby zobaczyć, jak daleko już się zaszło.
weźcie, cofnijcie się te 5, 3, 2 lata wstecz i zobaczcie, jaki progres już zrobiliście do tego czasu. Bo kiedy ostatni raz usiedliście i doceniliście siebie za to, jak daleko już zaszliście? Nie wiem jak wy, ale no ja na co dzień nie zauważam, jak dużo się uczę i jak szybko idę do przodu, bo nie mam takiego punktu odniesienia. No ale jak już cofnę się do tyłu w te więcej niż parę dni czy tygodni, to możecie zobaczyć, jak dużo już zdołaliście osiągnąć i jak daleko zdołaliście zajść po prostu. I to jest naprawdę bardzo dobry motor napędowy do działania. To, co już osiągnęliście i jakby myśl, ile jeszcze możecie osiągnąć. I tego właśnie chciałabym życzyć tutaj wszystkim, wielu wspaniałych osiągnięć. I dziękuję bardzo. Tutaj macie jeszcze jakby linki do innych moich social mediów czy do maila, jeśli chcielibyście jeszcze napisać coś do mnie po tej prezentacji, czy nie zdążę odpowiedzieć na wasze pytania, jeśli jakieś macie, także zachęcam do wchodzenia sobie tam. Super, bardzo, bardzo ci dziękuję, Klaudia, że jesteś z nami, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą. Kochani, jeżeli macie pytania, to jest dobry moment. Mamy jeszcze 10 minut, więc jeżeli chcielibyście o coś zapytać, to czy na czacie, czy w naszej sekcji Q&A, gorąco, gorąco zapraszam do zadawania pytań. A ze swojej strony tak bym chciał cię też podpytać o to szukanie inspiracji i o to zróżnicowanie tematów. To znaczy, że powinniśmy sobie tak sami siebie obserwować, że lubię rysować coś, za dużo tego rysuję. No dobra, no to muszę dzisiaj narysować coś innego, żeby tak na drugą nóżkę. Bo z tego, co mówisz, to tak bardzo dużo jest psychologii w tej pracy, grafika, artysty. Trzeba samemu się psychologicznie bardzo ogarniać. Tak, ponieważ znaczy często jest tak, że po prostu sami siebie tutaj mocno biczujemy, że nie wychodzi nam zdecydowanie. Patrzymy na tych lepszych artystów, prawda? I wydaje nam się, że oni to już w ogóle są świetni i my jakby nie dojdziemy do tego miejsca nigdy. Jakby trzeba siebie, jakby trzeba mieć taką dyscyplinę, żeby pamiętać, że to tak nie wygląda i że oni też właśnie poświęcili bardzo dużo czasu na tą pracę. I no, trzeba pamiętać, że trzeba dać sobie trochę czasu i na to progresowanie. Oglądać też innych artystów, to prawda, inspirować się nimi, ale nie mieć takiego poczucia, że jesteśmy gorsi, że nam nie wychodzi. Czyli nie ma takiego momentu, kiedy możemy sobie powiedzieć, no dobra, to jednak nie jest dla mnie. Lubię to, chcę to robić, ale to nie jest dla mnie. Powinienem zająć się czymś innym. Takiego momentu się wystrzegać. Zdecydowanie tak. Ja miałam takich momentów bardzo dużo w swoim życiu, kiedy właśnie jakby ten proces nauki jest bardzo długi i to potrafi bardzo zniechęcić wiele osób do tego, żeby rezygnować dużo wcześniej niż powinni. I musicie pamiętać, że ten proces nauki jest może być naprawdę bardzo, bardzo długi i musicie pamiętać, że nie wszyscy też uczą się w tym samym tempie. I jakby dać sobie trochę czasu na tą naukę. Bo jeśli naprawdę czegoś bardzo chcecie, to w końcu to osiągniecie, tylko na to jest potrzebny właśnie czas i dużo samozaparcia. Więc radzę się nie poddawać i tyle. Super. Słuchaj, pojawiły się dwa pytania w sekcji Q&A. Pierwsza to właściwie nie pytanie, a stwierdzenie, wielkie podziękowanie od Natal za słowa, które przydadzą się także w innej branży. Ja się do tego przyłączam, bo rzeczywiście się przydadzą w każdej branży. Natomiast pytanie od osoby anonimowej. Jakie programy do digitalu dla początkujących polecasz oraz jak ich się uczyć?
czuje się zagubiona w każdym programie? No to powiem Ci tak, że bardzo dużo z tych wszystkich programów do digitalu jest no, bardzo podobnych do siebie. Jakby wszystkie kreują się mocno na Photoshopa, więc tutaj jakby nie wydaje mi się, żeby były takie, które są dużo łatwiejsze albo takie, które są dużo trudniejsze. No ale jeśli na przykład Photoshop to jest coś, co jest dla Ciebie niedostępne, choćby nawet ze względów finansowych, to zawsze są takie darmowe wersje, jest na przykład Krita. I ona też bardzo interfejsem niestety jest podobna do Photoshopa, czy stety, niestety. Ale wiem, że na początku może się wydawać, że te programy są dość takie, mają bardzo dużo funkcji i jakby to wszystko jest przytłaczające na samym początku, ale jakby z biegiem czasu to się stanie dla Ciebie dużo prostsze i ja uczyłam się Photoshopa osobiście z tutoriali na YouTubie. Oczywiście miałam też na studiach tego Photoshopa, ale no, szczerze muszę przyznać, że na studiach mocno nie przygotowują ludzi do pracy ogólnie w game devie czy jako grafik. I tego Photoshopa nie nauczyli mnie tam za dużo. Więc jak najbardziej polecam Ci tutoriale na YouTubie. To jest praktycznie miejsce, z którego się nauczyłam. Jakieś takie proste filmiki, na przykład jak zrobić krótką edycję, czy jakieś, no tego typu proste rzeczy. Możesz też do mnie napisać po tej jakby prelekcji, chętnie Ci tam podeślę parę jakichś tutoriali, którymi mogłabyś się zainspirować. Super, to jest świetne. I mamy jeszcze jedno pytanie, słuchaj, dość konkretne. Na jakie studia uczęszczałaś albo uczęszczasz? Ja studiowałam grafikę na Uniwersytecie Pedagogicznym. Tylko licencjat 3 lata, bo po tym okresie stwierdziłam już, że jakby było fajnie, ale zdecydowanie muszę przyznać, że te studia nie przygotowują do pracy ani jako grafik w agencji reklamowej na przykład, gdzie ja pracowałam, to była moja pierwsza praca, ani jako grafik w game devie, czy ogólnie po prostu, więc oprócz takich studiów, jeśli już chodzicie na studia, radzę zaglądać do tych tutoriali rzeczywiście na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej i też samemu się dokształcać, więc tak. Super, to jest bardzo ważne. Kolejne pytanie, tym razem z czatu. Jakub wspominał o książkach. Czy ty konkretne książki polecasz, jeżeli chodzi o rysowanie, ale także związane z rozwojem twórczym lub mindsetem? Osobiście jakby nie korzystam za bardzo z pomocy książek, jeśli chodzi o rysowanie. To, co mogę Wam polecić, znaczy jeśli chodzi o książek takich, które typowo uczą jakby na przykład anatomii czy czegoś, ale bardzo Wam polecam zaglądanie sobie do artbooków różnych innych artystów. Jeśli tylko macie pieniądze dodatkowe na coś takiego, to zachęcam sobie kupować takie rzeczy od artystów, którzy już tworzą swoje własne świetne prace i przeglądać to sobie. Można sobie tak samo jak z tutorialami na YouTubie. Przeglądasz ich pracę i widzisz to, w jaki sposób pracują, operują tą plamą. To jest jakby widoczne na tych pracach, więc przeglądanie takich artbooków też dużo daje i też można się zainspirować wtedy tymi pracami tych artystów. Okej, super. No i mamy ostatnie pytanie, no na dosyć takim ogólnym polu. Wspomniał już o tych metodach wcześniej Kuba. Mieliśmy też osobny webinar poświęcony Human Resources i szukaniu pracy. No ale jest pytanie, jak się wkręcić do zawodu, czyli właściwie gdzie szukać drzwi, które wpuszczają do game devu? Przede wszystkim, no jeśli już szukasz, to zapraszam, znaczy polecam wejść na stronę Skillshot, bo na Skillshotie są wszystkie ogłoszenia o pracę dla ludzi, którzy są zainteresowani wejściem do game devu. No ale też jakby na stronach poszczególnych firm, które dają taką pracę, czy zajmują się produkcją gier.
Ale jakby jeśli chodzi o samo wkręcenie się do zawodu, jakby od samego początku, to polecam zacząć od dobrego portfolio. W tym wypadku wielu z Was może się zastanawiać, czy liczy się bardziej portfolio, czy liczy się bardziej doświadczenie. I powiem tak, tak, doświadczenie też się liczy, ale jeśli Wasze portfolio jest naprawdę super i na świetnym poziomie, to jest duża szansa, że Was po prostu wezmą, dlatego że no, to portfolio jest naprawdę dobre. I jeszcze taka rada, że jak szukać takiej pracy, jak się dostać do takiej konkretnej firmy. Powiedzmy, że macie jakąś konkretną firmę, do której chcecie się dostać. I jak robić portfolio do takiej firmy? Zobaczcie, czym zajmuje się ta firma, co konkretnie robi, w jakim stylu robią te ilustracje, jaka to jest dziedzina, jak to wszystko wygląda. Może na przykład napiszcie też i zagadajcie do jakiegoś grafika, który tam rysuje. Tak robiłam też ja, zanim dostałam się do swojej pierwszej pracy. I róbcie jakby portfolio pod tą firmę, do której chcecie się dostać. I pamiętajcie też, żeby nie iść w ilość, tylko iść w jakość. Nie róbcie miliona różnych rysunków, które jakościowo nie są dobre, tylko skupcie się na paru artach, które naprawdę pokażą waszego skilla i to, jacy jesteście dobrzy. Bardzo Ci dziękuję. To na pewno są rady, które zostaną z nami i z innymi osobami, które nas słuchać będą jeszcze, bo prezentacja trafi na YouTube. Tymczasem bardzo, 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 bardzo strasznie Ci dziękuję. Niestety czas nas goni i czas przejść już dalej. Zostań z nami, jeżeli masz czas, jeżeli masz chwilkę, bo na Q&A pojawiają się pytania, a w czacie też jest sporo osób. Więc jeżeli masz ochotę, to gorąco Cię zapraszam. Jeżeli nie masz czasu, to oczywiście Was, kochani, zapraszam do śledzenia Klaudii i pisania do niej. Tak, ja też serdecznie Was zachęcam. I dzięki wielkie, że mogłam tutaj być i no, jakby udzielić tej prelekcji. I tak, jeśli macie ochotę tylko, to piszcie do mnie na maila czy na Insta. Chętnie odpowiem jeszcze na Wasze jakieś pytania, jeśli takie macie. Wspaniale. Dzięki. Dziękuję Ci bardzo.